Mnóstwo emocji, bardzo trudny wybór i po raz pierwszy w historii programu było 50-50 u mnie. Więc wszystko tak naprawdę zależy ode mnie i uwierzcie mi, że to nie było łatwe. Naprawdę, ja się przed programem nie nastawiałem na żadnego z nich, powiedziałem chłopakom, od was wszystko zależy. W jaki sposób zaśpiewacie, w taki sposób was ocenię i chciałem być szczery i z nimi, i z widzami, którzy też liczą na nasze opinie i głosy, bo po to tutaj jesteśmy. Ten półfinał nie był w zasadzie tak strasznie emocjonujący dla mnie, ponieważ ja trochę wiedziałam, jaką decyzję podejmę, bo uważam, że jest słuszna, uważam, że Stanisław, który totalnie skradł moje serce, lat 18, ja szczerze mu nie życzę. I zawsze mu to mówiłam, nie życzę mu wygranej w tym programie, ponieważ on jest zbyt młody na to wszystko, co przychodzi po tym. Natomiast Tadeusz, on jest gotowy na wygraną i uważam, że to się po prostu wydarzy, bo... Właśnie ty od początku, chyba od przesłuchań w ciemno, powtarzasz, że Tadeusz to jest kandydat na zwycięzcę. Tak, i tak uważam i uważam, że tak będzie. Zresztą jestem wiedźmą, więc... potrafię wykrakać takie rzeczy, także głośno krakam. Natomiast on po prostu, jakby bardzo teraz mówię tak racjonalnie, to jest naprawdę najlepszy wybór. Wiesz co, my nie kalkulujemy i nie robimy tutaj jakichś obstawianek strategicznych, kto przejdzie dalej. Mogę powiedzieć, że jestem bardzo uradowany tym, że ci finaliści naprawdę wszyscy świetnie śpiewają. Wielokrotnie bywało tak, że była wybitna osoba, i reszta naprawdę dobrych wokalistów, tutaj każdy jest wybitny. I nasza Alicja kochana, I love you, i Daria, i Tadzik, i Damian. Oni naprawdę wszyscy tak śpiewają, że to jest czysto przyjemność, komfort i relaks być podczas ich występu. Podobno dziewczynom jest trudniej. 9 edycji, tylko 3 dziewczyny wygrały. No to chyba czas to zmienić. Szanowni Państwo, zapraszam do zmiany systemu.